Cześć, z tej strony William, witam wszystkich serdecznie w Inkwizytorze Martyrze. Było jakaś, kurczę, globalne wydarzenie, już nawet nie pamiętam, gdzie one są. Dobra. Może jakąś misyjkę na dzień dobry sobie coś znajdziemy. Może być. W drogę. Dobra, myślałem, o czym by tu dzisiaj poopowiadać, jeśli chodzi o Warhammera 40K. Może coś o chaosie. Z czterech bogów chaosu: Slaanesh, Tzeentch, Nurgle i Khorne. I o, można by o każdym z nich dosyć długo mówić. O demonach, o tym, co tam lubią, czego nie lubią, to jest naprawdę dużo. Ale tak pokrótce. Nurgle, zwany również Papa Nurglem, jest bogiem rozkładu i zepsucia. Więc jeśli Space Marinesi przeszli na stronę Nurgla, to zazwyczaj są to nosiciele zarazy. Sami dosyć mocno chorują, ale są też nieśmiertelni, więc dosyć miła sprawa. Jeśli chodzi o Slaanesha, to jest to bóg, do którego modlą się artyści, nie artyści. Jak wiadomo, jest on sprawcą zagłady całej rasy eldarskiej, więc dosyć konkretnie załatwił sprawę. I narodził się dzięki nim, więc zredukował najpotężniejszą rasę do tam, powiedzmy, nie wiem ile ich może teraz być, kilkadziesiąt miliardów, mniej więcej tyle. No ale władali całym systemem, tam jest teraz Oko Grozy, jest jeszcze Khorne, to jest bóg krwi, więc on uwielbia mordowanie i dobrą bitkę. I kto mi został? Tzeentch, to jest bóg magii. I on najwięcej kombinuje, jeśli chodzi o władanie i jeśli chodzi o manipulację. Tak to wygląda. Czym więcej psioników, tym lepiej dla niego. Teraz tak. Każdy z bogów ma różne demony, mniejsze, większe. O, i na przykład, jeśli ktoś jest uwielbieńcem bogów, no to zostaje czempionem chaosu. Później można zostać na przykład demonicznym księciem. Wtedy jest się już nieśmiertelnym, czyli jak nas zabiją w świecie materialnym, wracamy po prostu do osnowy i za jakiś czas znowu nas można przywołać i znowu możemy robić miazgę z dowolnego gatunku, na jaki nas poniesie. Tak to wygląda, więc dużo wojowników uwielbia być wybrańcami bogów i chce się im przysłużyć. Wtedy mogą sobie być nieśmiertelnym. Dostają też różne dary od bogów, na przykład mutacje albo jakieś artefakty, bronie, coś takiego. O, teraz Marinesi mają życie. Fajne. Bardzo fajne. Więc tak to wygląda. I oczywiście do chaosu dołączają cały czas głównie ludzie. I to jest znowu świadczy o tym, jak potężne jest Imperium, bo teraz chaos zasilany jest głównie przez ludzi. Tyranidzi nie wyznają chaosu, nie mają żadnych tych, a nawet mają coś takiego, że zaburza działanie osnowy, więc wszystkie demony znikają, są odcięte, czarodzieje za bardzo nie mogą rzucać czarów i tak dalej. Wszystko to, co daje osnowa, zostaje wyłączone i chaos jest przez to osłabiony. Co tutaj mamy zrobić? Chyba nic. Coś tu miga. A to oni chyba migają, dobrze. Tak samo Tau też, nie można ich
Oni w ogóle duszy nie mają tału, więc w ogóle nie są bogowie chaosu zainteresowani nimi, jako że nie mają duszy, nie mają co oddać. Więc tak to wygląda. Nekroni umarli, też nie wyznają tału i tak dalej, i tak dalej. Się okazuje... nie wyznają tału, nie wyznają chaosu. Więc się okazuje, że chaos teraz główne swoje moce pobiera z ludzi, no i później z Eldarów. Tyle. Jest też taka oczywiście filozoficzna dysputa, którą możemy zacząć, że no jak chaos zniszczy już do końca Eldarów na przykład i zniszczy Imperium, no to na czym będzie żerował? No, będzie problem. Będzie problem. Dlatego chcąc, nie chcąc, nie powinni zniszczyć całej ludzkości. Według mnie nie są w stanie, ale no oczywiście tam są takie moce mega, mega konkretne. No i oczywiście najgroźniejszy, to jest w ogóle też śmieszne, najgroźniejsi czempioni i demoni chaosu, demony chaosu to są powstałe z ludzi, z Space Marinów, z Primarchów, albo z ich kapitanów. A więc znowu, wychodzi na to, że gdyby nie Imperium, to chaos byłby słabiutki, że pożar się boże. No cóż, tak to już jest. Jeśli chodzi o demonki, są bardzo różne. Są też modyfikacje właśnie też. Ludzie wprowadzili dużo urozmaicenia do wszystkich tych chaosniczych kreatur i tego wszystkiego. Na przykład mechanikum, mroczne mechanikum jest coś takiego, te które zdradziło. Sprawiło, że wprowadzono dużo nowych rodzajów broni w chaosie, plus tego jakieś nowe pojazdy, zmodyfikowano maszyny i tak dalej, i tak dalej. Cała masa rzeczy została zrobiona. Więc znowu ludzie napędzają ten cały chaos. No i tak ogólnie do czego dąży chaos? Do niczego. Oczywiście tam każdy bóg ma jakieś plany, większe lub mniejsze, ale tak naprawdę oni się naparzają między sobą, bo każdy podejrzewa każdego. Tak naprawdę tylko, podobnie jak u orków, zjednoczyć ich może wszystkich tylko jakaś super potężna jednostka. Jest to aktualnie Abaddon. Abaddon był prawą ręką Horusa, wiemy, albo nie wiemy, herezja Horusa, jedna z największych, o ile nie największa zdrada, ulubieniec imperatora, posadził go na krzesło. Tak to wygląda. Oczywiście bitwa wygląda tak, że imperator nie mógł go zabić, nie chciał go po prostu, no traktował go jak syna. Co za tym idzie? Dopiero kiedy zadał mu śmiertelny cios, zobaczył, że już nie ma ratunku dla niego i go unicestwił Horusa, mimo że już dostał śmiertelną ranę. Ale unicestwił Horusa w ten sposób imperator, że rozerwał go na strzępy, łącznie z jego duszą. Anihilował jego duszę, więc chaos nie mógł jej nawet posiadać, a chętnie by ją chciał mieć w swoim posiadaniu. Co za tym idzie, nie ma śladu po Horusie, nie zostało. Imperator go zniszczył, zarówno jego ciało, jak i umysł i duszę i wszystko, nie ma śladu. Tak go anihilował. A tak jak mówię, oczywiście to wszystko na potrzeby fabuły było robione i tak dalej, bo Horus nie był na tyle potężny, żeby wygrać z Imperatorem, jeśli ten by chciał go rozwalić od razu, to by go po prostu rozwalił. I tyle, i nic by mu nie pomogło, bo on tam też Horus sam w sobie był mega potężny, doświadczony i tak dalej, miał dary od bogów chaosu też bardzo potężne, ale co z tego, jak Imperator jest najpotężniejszym psionikiem w całej galaktyce znanej, w tej, której tutaj się odbywa to wszystko, więc by go po prostu unicestwił na zasadzie takiej, żeby mu rozwalił umysł i duszę i do widzenia, i koniec by było walki. Ale tak jak mówię, no nie było, wiadomo, jest tło historyczne, fabularne i tak to wszystko się musiało oczywiście potoczyć też, żeby ludzkość przeszła na wiarę i stał się Imperator Bóg, a nie był. Imperator tak ogólnie, znowu wróciliśmy do Imperium, mieliśmy o chaosie gadać, no ale już pociągnę wątek. Imperator nie chciał, żeby ludzkość była wierząca.
chciał, żeby była niewierząca i cenił sobie to, że on właśnie ludzkość idzie w stronę technologii, nienawidził takich właśnie dogmatów i tego wszystkiego, całej otoczki religijnej, starał się ją zniszczyć. Wyszło tak, że stał się Bogiem. Oczywiście mógł to przewidzieć, bo był jako psionik, mógł sprawdzać, co się będzie działo. Jak na przykład to bogowie chaosu, kiedy imperator stworzył prymarchów, czyli wszystkich tych swoich najpotężniejszych 20 wojowników, takich właśnie jak Horusa, i potem każdy z nich dostał z igenoziarna zostały zrobione pierwsze legiony, pierwszego utworzenia, 20 legionów, każdy z genoziarna swojego prymarchy. No to on tam sobie miał te laboratorium pod Himalajami, sobie wydziubał tych prymarchów, oni sobie w inkubatorach jeszcze dojrzewali i chaos przybył, porwał te, no znaczy przybył, wiadomo, to jak to bogowie. Porwali te inkubatory i rozsiali po całej galaktyce gdzieś, że oni później odnajdywali tych prymarchów na różnych planetach, ale wszystkich odnaleźli. Ale zrobił to po to właśnie, żeby skorumpować ich dusze, żeby nie były czyste, żeby zasiać ziarno herezji. No i imperator, kiedy to się działo, mógł to przerwać, ale spojrzał w przyszłość i powiedział, niech się stanie. Więc też mógł nawet wtedy przerwać bogom chaosu. Przynajmniej tak mówią niektóre opowiadania. Może są fałszywe, może nie. Ale pozwolił na to, żeby działo się to, co ma się dziać, więc musiał też przewidzieć, że jednak stanie się Bogiem. A że imperator jest Bogiem, faktycznie to, tak jak mówię, w książkach nawet o Horusie są. A są po prostu tego znaki. Kurde, ale mi to dość krążoli. Dajcie chwilkę, bo zaraz... Jednego inkwizytora będzie mniej na świecie. Ale jesteś kurde wojowy. Dobra. Imperatorem. Wracajmy do chaosu. Jeśli chodzi o Horusa i Prymarków, to właśnie część z nich zdradziła i powstały powstały Space Marines Chaosu, tak jak tutaj Legion Alpha, Pożeracze Światów, Czarny Legion, najpotężniejszy chyba, albo jeden z najpotężniejszych. Nim dowodzi właśnie Abaddon. Abaddon był prawą ręką Horusa i on był psycholem już od samego początku. On jest wybrańcem Chaosu, ale ma wolną wolę, nie jest ich marionetką, więc może robić co chce. Jak załamała się cała ta krucjata chaosu, jeśli chodzi o Horusa, Horus został zabity, no to wszyscy zdrajcy uciekli do Oka Terroru, czyli tam, gdzie Slaanesh się narodził, powstało to Oko Terroru, tam jest domena chaosu i uciekli tam, zaczęli walczyć też między sobą, zabijać się. Ja Abaddon tam sobie zwiedzał to wszystko, zwiedził wszystkie światy. Znalazł bardzo fajny mieczyk. O kurde, ale bydle. Z takim jeszcze nie walczyłem. Jakaś nowość jest, trochę nie grałem w tą grę, tu proszę. Ale bydlak. Recoil on clean. No i zaczął wszystkich gromadzić sobie. Nawet zabił jeden zakon stworzył tak jakby klon Horusa. I właśnie Abaddon go zabił. Ten klonik, więc nikt inny, tylko on. A mimo że ten klon potrafił jednym ciosem rozwalać trzech terminatorów, co jest dosyć konkretną sprawą, no to Abaddon go rozwalił jak leszcza. I zaczął wszystkich wybijać, którzy mu się przeciwstawili, albo nie szli za jego przykładem i nie służyli mu.
Więc wkrótce zgromadził bardzo dużo Space Marinów z wszystkich zakonów, demony, nie demony, no i zaczął robić krucjaty. On tam zrobił 13 krucjat, te krucjaty naprawdę konkretne były. Bardzo dużo imperialnych sił zostało zmiażdżonych podczas tych krucjat. Ja pierniczę. Dobra, większej siły ognia już tu nie było. Ciężko się skupić na gadanie. Każda krucjata czemuś służy, jeśli chodzi o Abaddona. On ma jakieś tam cele. To jest zdobywanie fortów, nie fortów, rozszerzenie. Ogólnie chodzi mu o to, żeby zabić imperatora, martwego boga, on tak chyba na niego mówi. No cel jak cel, każdy ma inny. A więc stara się jak może, żeby tutaj pozbierać fajne zabawki. Teraz jest uzbrojony w taki demoniczny oręż, dani mu bogowie, bo tak jak mówię, stał się ulubieńcem. Każdy z bogów chciał, żeby mu no, służył dla niego, ale no nie opierał się, nie zgadza się, ogólnie chce sam sobie rządzić, no i rządzi. Ale dostał mieczyk, który potrafi rozrywać wszystko, absolutnie wszystko, potrafi najpotężniejsze pojazdy Imperium za jednym zamachem rozłupać, więc jest naprawdę konkretny. Potrafi nawet rzeczywistość rozwalać cięciem. To takie super turbo ostrze po prostu, którego świat nie widział. Więc jest turbo koksem. Rozwalenie go w ogóle graniczy z cudem. Chociaż oczywiście wszystko trzeba pamiętać, że to jest no, gdzie tam, gdzie są bogowie tego typu i jeszcze mają takie moce, no to no to już należy traktować jako to nie jest czyste sci-fi, to jest też, jak mówi mój tatko, bajka. Więc jakby on nie był bajkowym rycerzykiem, to oczywiście rozwalenie go nie byłoby żadnym problemem, bo wystarczyłoby wezwać jakiegoś tytana, by przypieprzył całym uzbrojeniem w niego. Coś jak było ostatnio w Star Warsach, jak klon, to nie klon, to jakaś taka, no coś jak projekcja. Obi-Wana? Boże, to nie był Obi-Wan. Już nawet nie pamiętam, sorry. Gorące strasznie, słabo kontaktuję. Nie mniej wiecie o co chodzi, tam wszystkie te... AT-AT, chciały zrobić miazgę z Jedi'a. No to oczywiście sobie strzelały, żeby strzelać, no później tak zrobił pik, pik. No to czegoś takiego oczywiście by nie było. Jakby to była materialna, jakaś żywa istota. Miałaby szans przetrwać takiej nawały ostrzały. No i zwyczajnie też należy pamiętać, że ogólnie później też tak będzie, że nie ma czegoś takiego jak niezniszczalna zbroja czy coś takiego. Przynajmniej na razie. Może później odkryjemy jakieś super materiały, ale no to i tak znajdą się inne materiały, które będą je niszczyć. Tak mi się wydaje. Zawsze tak jest. Się już chaośniki. Legion Alpha naprawdę jest konkretny. Więc to jest największy ogólnie wymiatacz w chaosie. Właśnie ten Abaddon. Jego historię mogę wam powiedzieć, jak on jeszcze był w Wilkach Luny. Tak się nazywał najpierw ten Legion. Potem został przeszczony, bo Imperator pozwolił, żeby został przeszczony na Horusa. Tak? Dzieci Horusa? Chyba tak. Mogłem coś pomylić, ale na pewno Horus... Nie, synowie Horusa, chyba tak. Synowie Horusa. Były dzieci Imperatora i synowie Horusa. Chyba tak, synowie Horusa. Coś takiego, no mniejsze. Niemniej, jak były Wilki Luny, jest bardzo fajnie to wszystko opisane. Tam wszyscy czterej kapitanowie, oni mieli taki krąg, to byli najbardziej zaufani doradcy
doradcy Horusa właśnie. W ogóle całe te książki o Horusie, jak on jeszcze nie był pod wpływem chaosu, to oni byli maksymalnie oddani dla Imperatora i wszystko robili właśnie w uchwale ludzkości, Imperium. Świetnie to się czyta. No i później jeszcze właśnie ta zdrada, która tak naprawdę zatrzymała cały podbój ludzkości, bo ludzkość by jeszcze więcej, byli nie do zatrzymania praktycznie, jak szli te legiony, to one nie liczyły tak jak teraz tam po 1000 Space Marinów, tylko 300 tysięcy. To była siła tych krucjat. No oczywiście oprócz tego jeszcze tam setki milionów gwardii imperialnej, czołgów, nie czołgów, wszystkiego co tylko można znaleźć. Wszystko robiło swoje. No ale zdradzili. Zdradzili dlatego, że Chaosik bardzo chciał mieć nowych swoich wyznawców, cały czas zresztą do tego dąży. No i ten cały plan, opis jest naprawdę bardzo długi, jak to wszystko zostało ułożone. Najpierw zostały założone takie loże i one wyglądały bardzo niewinnie, że tam po prostu każdy żołnierz mógł sobie przyjść. Nie było czegoś takiego jak stopnie, więc szeregowy mógł sobie z kapitanem rozmawiać na ty, pić piwko, grać w karty, pomagać sobie, pocieszać się, rozmawiać. Takie, wiecie, terapeutyczne miejsce. No, tyle, że później oczywiście te loże, tak jak mówię, to były specjalnie robione po to, żeby później wszyscy w tych lożach to oczywiście byli zdrajcy i chaośnicy. No, chaos działał tak bardzo powoli, metodycznie, bardzo ostrożnie i dopiął swego ostatecznie. Więc wiecie, przejście na przykład Horusa, jak oni już ostatecznie stało się, że zdradzili i że pojawił się chaos, bo wcześniej ludzie w ogóle, wyobraźcie sobie, że chaosu nie znali. W ogóle przybyli odkryli Tau, przybyli tam właśnie Horus i oni Tau byli zszokowani, że oni sobie podróżują właśnie przez Osnowę i nie mają bladego pojęcia, co to jest chaos, bo oni nie uznawali czegoś takiego, że tam wszystko, co ktoś myślał, że jakieś czary czy coś, czy jakieś potwory, bajki, to oni nie wierzyli w takie pierdoły. Jakieś zabobony uważali, o takie rzeczy. A właśnie Tau byli zdziwieni, mimo że sami nie mieli, chaos na nich nie działał, to wiedzieli, co to chaos. I podejrzewali właśnie, że ludzkość może być pod ich panowaniem chaosu, ale pod szeptami, ale i co? Nie mieli jak tego udowodnić, tam oczywiście potem były momenty zdrady na tej planecie i tak dalej. Wybuchła oczywiście wojenka. Było bicie, nie bicie. Pierwszy taki demoniczny mieczyk, coś takiego. Mi się wydaje, że to był demoniczny miecz, ale może nie do końca. Został zabrany tam ze zbrojowni Tau przez właśnie któregoś chyba z kapitanów. Nie wiem, czy przez nie przez Abaddona, albo przez któregoś tam z żołnierzy, których on tam znał. Już kurde, nie pamiętam. Niemniej, no dosyć fajnie to było zrobione i opisane. No i mniejsza. W każdym razie później Abaddon został, nie Abaddon, tylko jeden z największych synów Imperium został przekabacony już na stronę chaosu i całe te przejście odbyło się coś takiego, że było jakby takie wielka impreza w cudzysłowie. Tam była jakaś taka, bo razem z całą flotą podróżowali wszelkiego rodzaju artyści, tacy jak tam powiedzmy, byli dziennikarze, byli malarze, byli wiarszokleci i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby opisywać to, co się dzieje w krucjacie. No i ogólnie Imperator nakazał, żeby towarzyszyli. No i byli też oczywiście muzycy i skomponowali wielką symfonię. Symfonia skończyła się tym,
że przywołali demony z Slaanesha, zaczęli zabijać się między sobą, jakieś dzikie orgie były, głowy eksplodowały, a Horus mówił, że fantastyczna muza i coś takiego, więc to było opisane oczywiście tak mega apokaliptystycznie, coś takiego. No wiecie, demony zaczynają skakiwać, brat bratu strzela na przykład kulkę w łeb, wszyscy się cieszą. Połowa muzyków właśnie, połowa nie, wszyscy muzycy zmienili się w demony, instrumenty, na których grali, to też jakieś martwe ciała czy coś, no taka fajna impra, nie? Bo to jest dark fantasy, więc tam jest dark sci-fi, o może tak, nie fantasy, więc tam jest naprawdę no okrucieństwo skrajne, może tak ma miejsce, to nie jest dla dzieci, no to znaczy można to czytać tak naprawdę, bo tylko miejscami jest taki hardcore. W większości wypadków nic aż takiego strasznego się nie dzieje. Na przykład teraz kończę Ragnara i tam za bardzo nie masz takich jakichś momentów, żebym tam nie dał dla 16-latka, żeby sobie przeczytał. Nie. Nawet 15-latek mógłby to spokojnie przeczytać. Dobra. Ile ja nagrywam? Podejrzewam, że już trochę leci. No, trochę leci. 26. Już nie chcę mi się następnej misji robić. To taka podstawka do chaosu, która mówi o tym, że mówię, największy wojownik chaosu jest człowiekiem, no właściwie primarchą. Nie, przepraszam, nie jest, nie, on nie jest primarchą, Abaddon był ze zwykłego stworzenia, więc on jest człowiekiem. Po mutacjach oczywiście, po przejściach i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy on teraz nie jest też demonicznym księciem, bo takie też doszły mnie słuchy. Mógł się stać, bo tam ta historia ciągle gdzieś tam ewoluuje. Niemniej mega groźny przeciwnik, najgroźniejszy w chaosie, tak jak mówię, potrafi zebrać całą masę legionów, space marinów, demonów, tego wszystkiego, okrętów, nieokrętów i rzucić to na Imperium. No i cały czas te krucjaty gryzają się coraz dalej, zdobywają to, co chcą. Te cele są osiągane. Pytanie, jak to się wszystko skończy? Znowu Imperium może zostać na skraju zagłady, bo tak naprawdę Imperium jest mega potężne, ale wszystkie okręty podróżują, dlatego że działa te wybudowane, taka w cudzysłowie, co to jest, można to opisać tak jakby jedna wielka latarnia morska jest na wodzie, to jest taka latarnia morska, tyle że w kosmosie, więc nie morska, kosmiczna. Dzięki niej, dzięki naprowadzaniu i tak dalej, wszystkim tam psionikom, nie psionikom, to wszystko działa, okręty łapią kursy, mogą podróżować w miarę normalnie, na olbrzymie odległości, bezpiecznie. Jak to wszystko siądzie, zginie Imperator, który też to podtrzymuje razem z tymi psionikami, to podróże kosmiczne staną się niemożliwe i znowu wszystkie światy będą odcięte, łatwe do podbicia. No nie wszystkie, bo część jest oczywiście mega ostro broniona, zwłaszcza te strategiczne, ale już Imperium nie będzie mogło przyjść z odsieczą jakimś tam swoim światom, które potrzebują wsparcia. Nie będzie żadnej komunikacji, więc ogólnie znowu jesteśmy w wieku takim, których nie można robić podróży i jest klops. No, każdego można szybko wyłączyć, jeśli najpotężniejszą wcześniej cywilizację Eldarów sobie z tego świata usunęli, tak? Pojawił się Slaanesh, zrobił zapłakał, wszyscy Eldarzy w zasięgu tam jakiś nie wiadomo ilu lat świetnych, olbrzymie jakieś tam odległości były, no miliony planet, wszystko powymierało, tryliony czy jakieś hektaliony, nie wiem co to za liczbę można stworzyć, wyparowało i tyle. Więc ludzkość też może wyparować, tak jak mówię, w tym świecie wszystko może wyparować w chwilę, nie ma żadnego problemu. Dziwi mnie tylko to, że chaos jest cały czas taki potężny, on powinien mieć jakieś takie skoki mocy, wtedy kiedy wyznawców ma mniej, więcej i tak dalej, i tak dalej. No ale mniejsza. Tak to jest zrobione, nie inaczej. Więc tyle, jeśli chcecie jakiś inny temat, żebym poopowiadał na przyszłe filmy, napiszcie w komentarzu. Dajcie łapę i tyle. Papatki.